Pojechaliśmy w środę na dorsze. Ja wiem, że na dorsze się jeździ w piątek, ale byśmy akurat nie mieli czasu w weekend. W związku z tym, wtedy jak nie mogłeś pojechać. No, zdarza się, następnym razem cię weźmiemy. Ale w każdym razie pojechaliśmy w środę do Darłowa. Patrzymy, a tam po prostu, co sobie wymarzysz? Wszystkie kutry w porcie. Więc są małe, są duże, są średnie. Myśmy wybrali taki średni. I idziemy. Załatwiliśmy wszystko w kapitanacie, idziemy tam na pokład. Patrzymy, a tu kapitan kobieta. A niedobrze, niedobrze, baba na pokładzie. Nie dość, że baba to jeszcze kapitan. No dobra, ale no, nie będziemy się łamać. Witamy panią, rączki całujemy, pani kapitan. No ale tutaj chcielibyśmy na dorsze. Wiadomo, środek tygodnia. Ona mówi spokojnie, panowie, znam najlepsze miejsce. Rzeczywiście wypłynęliśmy, nawet dała sobie radę tam. Raz mało nie zaczepiła, ale wypłynęła dobrze. No i płyniemy na ławicę, wiesz, niedaleko Darłowa. Stajemy, wrzucamy wędki i nic. Godzina mija. Dwie godziny mijają, trzy godziny mijają, nic. W końcu coś, tyk, 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 tyk. Bardzo dziwne branie. No, jak bierze ten, jak bierze dorsz, no jebu dół, dorsz. Jebu dół, jebu dół, łosoś. No wtedy wiadomo, będziesz się mocno musiał nastarać. A tutaj tyk, 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 jakby flądra brała. Nie wiadomo, co robić. Czekać, nie czekać, podciągać, nie wyciągać, zacinać. No i stoimy, patrzymy. W końcu, dobra, wyciągamy wędki, wszyscy trzech, na komendę, ciach do góry wędkę, patrzymy, a tam trzy syreny. Rzeczywiście miała świetne miejsce.